Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. I rozpoczynamy temat dla reportera, bo minęła już godzina 9:15, jest środa 12 października, Jarek Adamek w studiu. Dzień dobry, Jarku. Dzień dobry. I czekamy na wasze telefony do 9:45. 65 529 55 29. To nasz numer, który został już wybrany przez słuchacza. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja chciałem nawiązać do wczorajszego telefonu, jeżeli chodzi o miejscowość Janiszewo. Tam niektórzy są troszkę w błędzie, dlatego że ten znak 40 jest razem ze znakiem, na jednym słupku ze znakiem zabudowań. Teren zabudowany, czyli to oznacza, że 40 obowiązuje na całej miejscowości, bez względu czy są krzyżówki, czy nie ma krzyżówek. Aha. Dlatego 40 jest z jednej strony, jest z drugiej strony i to jest razem na jednym znaku, na jednym słupku, razem ze znakiem teren zabudowany. No, czyli no. To oznacza tak samo, jak się do Boszkowa wjeżdża, to samo jest. Jest teren zabudowany i niżej 40, czyli to oznacza, że jest 40 na całym terenie, na całej miejscowości jakby. A, tylko tam słuchacz mówił, że bardziej chodzi o to, że wygląda tak, że ta 40 obowiązuje między Janiszewem a Pomykowem. Tutaj był zdziwiony, że... A w drugą stronę? Tak, że tam właśnie, bo wiadomo, że w miejscowości jasne, tak? To jest po pierwsze zabudowany, po drugie tak, można tak. Jeszcze bardziej ograniczyć. Natomiast pan mówi, że to tak wygląda, jakby wyjeżdżając z Janiszewa na Pomykowo, czyli na tę długą, prostą, pustą tak. Drogę, tam ma 40. Dlatego się właśnie dziwiliśmy. I dlatego, słuchacz mówił o krzyżówce, że no krzyżówka wiadomo znosi, nie? Więc tutaj był ten problem, nie? Tak, ale oczywiście w Janiszewie aha. Jak najbardziej tak. Po malutku jeździć, bo tam... Tak, oczywiście, tam codziennie stoją prawie, że codziennie ostatnio. A to już tak. Swoją drogą, ale tam dużo pieszych. Także dziękuję bardzo panu słuchaczowi. Pozdrawiam, miłego dnia. 65 529 55 29. A ja, proszę państwa, dostałem wczoraj taką paczkę odpowiedzi na zgłaszane przez państwa tematy do Urzędu Miasta. I teraz szybciutko. Ulica Lubuska od strony Wolińskiej i kilka uschniętych drzew. Prace pielęgnacyjne zostaną wykonane w okresie jesienno-zimowym. Tak samo na Alejach Konstytucji i Parkowej. Także w okresie jesienno-zimowym. Na wiosennej awaria latarni została zgłoszona. A co dalej, to powiem, bo mamy telefon. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry panu. Witamy. Panie redaktorze. Dzwonię w takim tematem. Wczoraj na radiu, na internecie radia ukazał się taki artykuł, że pan prezydent się spotkał z parami, które tam obchodziły jakieś lecie. Mhm. I wczoraj byłem u rodziców i moi rodzice 2 lata temu już obchodzili 50. rocznicę i proszę pana, do tego dnia jakoś nikt nie zostali w ogóle zaproszeni czy coś. Mhm. I zadzwoniłem, wie pan co, zadzwoniłem do Urzędu Stanu Cywilnego w Lesznie i pani mówi, co byłem bardzo zdziwiony, może pan też będzie zdziwiony, mhm. że te osoby powinny się same zgłaszać. Mhm. No to proszę pana, wykonałem następny telefon i zadzwoniłem do gminy Włoszakowice. Sympatyczna pani z urzędu mówi do mnie tak, proszę pana, my ustalamy, które osoby mają jakiś jubileusz i pismo pana wójta brzmi tak, czy pan wyraża, czy państwo wyrażacie zgodę na spotkanie z okazji jubileuszu. I uważam, że to jest prawidłowe. Natomiast ja mam rodziców, czy rodzice mają się sami wpraszać do pana prezydenta na kawę? Czy to jest poważne? A proszę mi jeszcze powiedzieć, czy rodzice ślub w Lesznie brali? W Lesznie. W Lesznie, okej. Okay. No, proszę pana, i powiedziałem tej pani, która w Lesznie była oburzona, proszę panią, przecież jest internet, w tej chwili można sprawdzić, co w Stanach Zjednoczonych się dzieje, a tu pani po prostu ma problemy, urząd się uśmiesza,
i uważam, że pracownicy z Leszna powinni się zgłosić do Waszakowic, uczyć się pracy. Bo to jest, proszę pana, żenada. Tak jakby teraz pan kończy rozmowę ze mną, idzie do swojego dyrektora i mówi: panie dyrektorze, proszę mnie zaprosić na kawę, bo ja dobrze pracuję. To jest śmieszne i żenujące, że w tych czasach, proszę pana, XX wieku takie rzeczy są. Niech się ci urzędnicy obudzą. Okej, dziękuję. Łącznie z panem prezydentem. I pozdrawiam cały magistrat. Mniej obiadów, mniej chodzenia na kawki, więcej pracy i dbania o mieszkańców Leszna. Dziękuję panu bardzo. Ciekawe, jak to wygląda w innych gminach, czy mają to w bazie danych rzeczywiście, że sami wiedzą urzędnicy, kto obchodzi złote gody, czy rzeczywiście trzeba te pary zgłaszać. We Włoszakowicach i w Lesznie, jak państwo słyszą, różnie jest to rozwiązywane. 65 529 5529, jeszcze tutaj następne tematy: Zaborowo, Sosnowa, Jaworowa, Dębowa, Gajowa, latarnie się nie palą, awaria została już naprawiona, proszę bardzo. Czemu nikt nie dzwonił, że naprawiona, że się świeci? No właśnie, tak kwiaty i motyle, ale to trzeba dać znać. Nikt nie dzwoni, nikt nie mówi, może nikt nie zauważył. Wolińska, tam jest tylko ścieżka rowerowa i pytał słuchacz o to, że no właśnie, a co z chodnikiem, jak ci biedni piesi mają chodzić? I dostałem odpowiedź: artykuł 11 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich bloku z pobocza, jeżeli... Co tu jest? Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożliwości korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi. Czyli na razie chodnika tam nie będzie. Piesi mogą chodzić ścieżką rowerową, ale muszą ustąpić miejsca rowerom. Taka jest odpowiedź. Co tu jeszcze? Lipowa, okolice MPWiK-u, suche gałęzie nad drogą i chodnikiem, prace pielęgnacyjne zostaną wykonane w okresie jesienno-zimowym. Prośba o dodatkowe przejście dla pieszych na 17 stycznia na wysokości TEP Edukacja. Temat będzie omawiany na najbliższym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu. Także będą się nad tym zastanawiać. Co tu jeszcze? To jeszcze w między tak zwanym mamy czasie, telefon? Przypomnę, numer 65529 5529. Czekamy cały czas oczywiście. Okej. Okay. Ulica Szczepanowskiego, prośba o naprawę progów zwalniających. W pierwszej kolejności musi zostać naprawiony fragment nawierzchni drogi, a następnie zostanie zamontowany nowy próg zwalniający. Terminów nie podano. Prośba o przejście dla pieszych między Manhattanem a Trapezem, tam gdzie kiedyś było. Technicznie miejsce to nie jest skrzyżowaniem, tylko zjazdem publicznym. Krawężnik na tym zjeździe obniżony jest na szerokości 2,5 metra, co uniemożliwia wyznaczenie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów o normatywnej szerokości. Czyli nie będzie. Tak jak państwu mówimy w naszej audycji, my nie zawsze załatwiamy sprawy, że państwo mówicie i ma być, tylko pytamy o to, czy można. No i akurat w tym przypadku odpowiedź z Urzędu Miasta jest, że nie można, no ale w innych przypadkach odpowiedzi są, że owszem, prace będą wykonywane, chociaż terminów nie wiemy. Okres mamy telefon. Jesienno-zimowy. Dzień dobry. Witamy na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie, tam ten pan mówił o tych jubilatach, nie? No. I po co ma jechać do Włoszakowic, nie wiedzie do Osietny, zobaczyć, jak burmistrz organizuje jubilatom 50. Ale niech pan powie, czy jubilaci się sami zgłaszają, czy urząd do nich pisze? Nie, urząd ich wszystkich zaprosza i robi imprezę na wielkiej sali. Jest ich tam nieraz ze 40 par. Proszę. Czyli w gazetce Osietnej są wszyscy zdjęcia porobione, sumiało jest napisane i tak dalej. Czyli w Osiecznej mówi pan, że tam po prostu urząd zaprasza. W Osiecznie to jest, panie, na ostatni guzik zapięte wszystko. Uż, na takich sprawach. Pięknie. Jak mu pan powie, że po co pojedzie do Włoszakowic, jest dalej, do Osiecznie jest bliżej. No tak, ale to by się trzeba było przeprowadzać tam teraz, bo to tylko dla mieszkańców, nie dla gości. Dziękuję panu bardzo. No, czyli w Osiecznej pan mówi, że tam też urząd pisze do jubilatów, a nie trzeba ich zgłaszać. No nie wiem, z czego to wynika. No, tak właśnie dlatego pytałem, czy ślub w Lesznie zawierany, bo może gdzie indziej, no to tych papierów nie ma w urzędzie, a tak to nie wiem. Musiałbym zobaczyć, czy to mają takie teczki rocznikami.
bo to wystarczy sprawdzić, kto 50 lat temu, czyli w 1972 roku brał ślub. Ja nie jestem dobry z matmy, także Jarku, super, że cię tu mamy. Bo takie szybkie obliczenia, to... Dobrze, czekam na kolejny telefon. Czy jeszcze jakieś tematy rozwiązane zostały? No tyle, to już koniec? Chłopie, no i dostałeś całą paczkę przed chwilą. No dobrze. Inne będą zgłaszane. To był tak zwany unboxing. 65 529 5529. Zapraszamy państwa z całego regionu we wszelkich sprawach, co tam komu w duszy gra dzisiaj. No, jak na razie telefon nie chce tutaj nam przegrać. Proszę wybrać ten numer i chwilę z nami porozmawiać, chyba że korzystacie teraz, nie wiem, z tej pięknej polskiej złotej jesieni, na grzybach jesteście. To... No właśnie, tak tutaj. Ale to można słuchawki w ucho włożyć. Mówimy od samego rana, jak to pięknie, jak to mają ludzie wychodzić z domów, a teraz... No i wyszli wszyscy. No i wyszli. No i wyszli. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja w sprawie tego pana tam racja jest, bo w Lesznie nie... jubilatów mają gdzieś, że tak powiem. My już 2 lata temu mieliśmy 50-lecie, nikt nas nie zaprosił, ja nie będę się prosił, żeby mi tam ktoś coś tam dał. Mhm. No. No, na 50 jest medal. No, ale co, ja mam chodzić i no się nie, prosić? No, jasne, no oczywiście. No, dlatego pytam, jak to jest w innych gminach rozwiązane. Tak, właśnie słyszałem. Ja właśnie mówię, że ten pan ma rację, że w Lesznie tak jest. Mm-hmm. No, ja tylko tyle chciałem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Medal za długoletnie pożycie małżeńskie. Tak to się nazywa. Nadawany oczywiście przez pana prezydenta za dorobek 50-letni. Wspólnego życia. To jeszcze tam za ofiarność i odwagę i za nie wiem za co. 65 529 5529, odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja chciałbym tylko dodać do tej sprawy, co przedmówcy mówili odnośnie tego, po co jechać do Osieczyn i tak dalej, jak bardzo blisko w Święciechowie. Jest tak miła pani, która serdecznie, nawet gdy się odmówi, to namawiają i zapraszają. Taka jest sytuacja w najbliższym czasie, 20 będzie. O. W Święciechowie. I będą świętować jubilaci. Będą świętować. Czyli w Święciechowie jest też tak, że oni sami się do jubilatów zgłaszają, tak? Sami zgłaszają, nawet gdyby się nie chciało, to namawiają i namawiają. Przywiozą, odwiozą. Okay. A to też ja to nie wiem. Ale namawiają, żeby wziąć udział. A pewnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam. A bierzcie państwo udział. Pewnie. To sympatyczna impreza. Ona jest taka... No bardzo miła. W Lesznie też jest sympatycznie. To w Moku tam wiem, że tak raz byłem. 65 529 5529. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. A proszę ściszyć radio jeszcze. Już. Okej. Okay. Dzień dobry. Dzień dobry. Wie pan co, ja tak słucham tej jubileuszowej, ja dzwonię z góry. Mhm. Ja też miałam 5 lat temu, w tej chwili może już nie żyję. 5 lat temu to też dzwonili i trzeba było się zgodzić, czy chcę przyjść, i było bardzo sympatycznie. Mhm. A ja ślub brałam w Miliczu i papiery, wszystko tu było. Aha. Tak, były kwiaty, był szampon, było bardzo miło. No, nawet można by wysłać te kwiaty, czy jak tam nieraz wysyłają z tą melodią. Dobrze, no. Czyli w górze też urząd zwraca się do jubilatów, nie trzeba tego zgłaszać, tak rozumiem? Nie trzeba, nie, absolutnie. Sami dzwonili, tylko czy my się zgadzamy, żeby przyjść tam do tego urzędu. Mhm. Zgodziliśmy się, było parę nas sztar. Trochę tak denerwowałam się. No, ale było bardzo sympatycznie. Był szampan, były kwiatki. Pani burmistrz porozmawiała, panie, naprawdę. Także nie trzeba było nie wiem, dlaczego tam taka sytuacja wyszła. Okej. Okay. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. No, widzicie państwo, to już same gminy okoliczne, które mamy, wszystkie same dzwonią i same powiadamiają jubilatów. W Lesznie, jak mówił słuchacz, że trzeba się samemu zgłaszać. No nie wiem, może jeszcze gdzieś jest, że trzeba się samemu zgłaszać. Może ktoś nam też powie, że u niego to akurat trzeba pamiętać, że się ma jubileusz. A ja wiem, że ciężko pamiętać tę datę. No. Przypomnijcie mi, bo w październiku właśnie mam.
No właśnie. Teraz chyba już krótką przerwę zrobimy, tak? I jeszcze jeden telefon. Mamy tak, że akurat się wciśniemy tutaj. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry, panie Jarku. Dzień dobry. Tutaj Krobia też o to zadbała, że sami dzwonią i kwiaty i jest imprezka, nie? Okej. A w Krobie kiedyś też byłem. Tak, jakieś kocyki, pamiętam, dawali. Takie było. Ale to jeszcze za czasów albo burmistrza Walusia, albo burmistrza Czwojny, bo już lat temu kilka. Dziękuję bardzo. I teraz krótka przerwa. Pozytywnej energii życzy państwu Fogo, polski producent agregatów prądotwórczych. Wracamy do audycji Temat dla reportera, druga część, i czekamy na telefony. Dzisiaj króluje temat jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego, jak to jest rozwiązane w poszczególnych samorządach, czy trzeba samemu tych jubilatów zgłaszać, czy gminy same mają to w swojej bazie danych i powiadamiają i zapraszają. Jak słyszymy, w większości właśnie miejscowości to gminy o tym pamiętają. Tu jeszcze mi słuchaczka, pani słuchaczka napisała, że w Bojanowie też gmina zaprasza, a być może są gdzieś samorządy, gdzie trzeba samemu, bo to się wszystko zaczęło od telefonu słuchacza z Leszna, który mówi, że tam właśnie nie był, i jak zapytał, dlaczego nie był, to właśnie dlatego, że się nie zgłosił. 65 529 5529, ale można też w innych tematach oczywiście. Oczywiście, że tak, linia jest wolna, zatem możecie, drodzy słuchacze, dzwonić. Jeszcze 11 minut audycji Temat dla reportera i mamy już telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja też sprawę tego jubileuszu Gostyń też tak ma, że kto nie zawarł związku małżeńskiego w gminie, to nie jest wpisane w kartotekach. Aha, i trzeba się zgłaszać. Tak. Mm-hmm. O właśnie. Dziękuję pani bardzo, choć przypominam, że też mieliśmy słuchaczkę z Góry Śląskiej, która mówiła, że ona wprawdzie ślub zawierała w Miliczu, a gmina jednak te dane miała, więc teraz pytanie, jak wyglądają te przepływy dokumentów. To przypominam, że mówimy o początku lat 70., więc wszystko było na papierze wtedy jeszcze, więc pytanie, na ile te bazy są skomputeryzowane obecnie. Mamy telefon, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja bym poprosił kwiaty i motyle dla wszystkich jubilatów, którzy tak dzwonią intensywnie. Tych małżeńskich. Tak, tych małżeńskich. A możemy i tym, co wczoraj obchodzili w Lesznie, też zagrać, jasne. I tym, co będą w Święciechowie imprezować i w Osiecznej, dobrze. Bardzo dobry pomysł. Szanowni jubilaci, 50-letni pod względem stażu, czyli złoci, niech wam będzie. Kwiaty i motyle dla was. I mamy telefon kolejny. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja dzwonię z gminy Poniec. Mieliśmy w ubiegłym roku 50-lecie, wtedy zostaliśmy zaproszeni, dostaliśmy medale, piękne kwiaty, nawet prezenty. Piękna uroczystość była. A ja pytam o to techniczne rozwiązanie, czy państwo się sami musieli zgłaszać do urzędu, czy nie, urząd? Nie, dostaliśmy najpierw zaproszenie i czy się zgadzamy. Aha, w ten sposób. Dziękuję pięknie. W takim razie mamy kolejną gminę dopisaną, że to gmina sama to załatwia, a nie trzeba się zgłaszać, bo tutaj tego dotyczy spór, bo ta impreza leszczyńska, myślę, że jubilatom też się podobała, bo to tak, tam też chyba jakaś kawka była, coś. Występy artystyczne, wiem, że zawsze są jakieś marzewetki, te sprawy. Tylko, że no kwestia tego, jak to technicznie wygląda. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam właśnie takie do pana tutaj pytanie. Czy może pan nam pomoże, bo w sprawie oświetlenia. Gdzie to oświetlenie? W Dąbczu ostatnia lampa w stronę Nowej Wsi. Już jakiś czas nie świeci, najpierw mrugała, było zgłaszane i jakoś nie ma efektu. Ostatnia lampa w samym Dąbczu? Tak, w stronę Nowej Wsi. Okej, okay. To do gminy jest. Do gminy Rydzyna, przepraszam, się zwrócimy. Bo mówię, teraz te warunki są takie, że ciemno jest w rano, to do pracy nawet
nie można tam wyjść z domu. Bo dobrze. Przekażemy prośbę o naprawienie tej latarni w pięknej wsi Dąbcze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 65 529 5529. Jeszcze mamy 7,5 minuty audycji, więc dzwońcie śmiało. Co tam jeszcze u was? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Z Rawicza dzwonię. W sprawie drogi Armii Krajowej. Rawicz. Mam takie pytanie, bo znaczy może pytanie nie, ale taką sugestię. Ta droga to jest trinki tak zwane, takich betonowych kostek. Tam jest mnóstwo też, tam jest przedszkole, mnóstwo zakładów przemysłowych, dużo aut jeździ. Nie ma ścieżki rowerowej. Ta trinka też jest taka porozjeżdżana, można też rowerem może nawet wypadek spowodować. Może ktoś by się na tym tematem pochylił. Czyli remont po prostu by się przydał, tak? Nie, remont nie, ścieżkę rowerową bardziej bym sugerował. Czyli bardziej chodzi o ścieżkę. Wzdłuż Armii Krajowej. Dobrze. Okej, no przekażemy panu burmistrzowi, bo to chyba gminna droga jest. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy i czekamy na kolejne telefony. Mam nadzieję, że aczkolwiek uprzedzam państwa, że takie tematy już inwestycyjne, solidniejsze, no to trzeba zabudżetować. To jest kwestia, że no w plan to trzeba wpisać parę tych tysięcy mieć na to, ale przekażę oczywiście tę prośbę pana mieszkańca. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja dzwonię z gminy Żerków z takim zapytaniem, ponieważ mamy w tym momencie taki okres sprzyjający spacerom po lasach na grzyby. Słyszałem od znajomego z okolic Żernik, że podobno wpuszczono tam do lasu łosie i trochę się boję faktycznie, czy to jest prawda, no bo chodząc tam gdzieś żona z dziećmi, czy to jest prawda, że tam zostały wpuszczone jakieś łosie? Znaczy, że wpuszczone to by... Tak, że jakieś, no nie wiem, takie ala zasiedlenie, przepraszam, zasiedlenie i tak dalej. I teraz no, żona to usłyszała od znajomych, nie wiem czy to plotka, że podobno w tamtym rejonie do lasu wpuszczono. Okej, spróbujemy się dowiedzieć, czy rzeczywiście tam doszło do jakiegoś zasiedlenia łosiami, aczkolwiek z drugiej strony niewykluczone, że łosie tam są, bo łosie migrują. I one także już w Wielkopolsce się nam pojawiają. Przyroda jakoś tak powolutku się odradza, także ta taka przyroda większa. Wiemy, że wilki mamy na przykład już też migrujące, albo nie wiadomo, czy już się w sensie, że są na stałe, ale na pewno migrują. I słyszałem, że łosie w Wielkopolsce też już widywano, więc być może jakiś taki migrujący. Ale swoją drogą dla spokoju sumienia spróbujemy się dowiedzieć, czy w okolicach Żerkowa doszło do jakiegoś zasiedlenia łosiami. Chociaż to takie duże zwierzę, więc nie wiem, czy je się też zasiedla. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie, do usłyszenia. Pozdrawiam. Swoją drogą uważajcie rzeczywiście, bo no, bywają, chodzą i spotkanie nawet nie na piechotę, tylko na przykład samochodem na drodze, to może być trudna sprawa. I mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem się zapytać, co z tym węglem w Krzycku? Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy. Co z tym węglem w Krzycku? Zabierzmy to pytanie. Takie, ono niech pozostanie zawieszone. Jeżeli ktoś z Krzycka wie, co z tym węglem w Krzycku, to niech nam da znać. Szukamy odpowiedzi zatem, odbierając kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panu, witam panią, witam panią, witam panów. Pierwsze chciałbym bardzo mocno pogratulować panu Jarkowi wykonania sobie pierwszego tatuażu, chyba pierwszego. Pierwszego i chyba ostatniego, ale okej. Dobra. Druga sprawa, taki problem jest dotyczący ronda przy skrzyżowaniu ulic Gajewskich Fabrycznej w Olsztynie i z Krajową 32. Gajewska, ja sobie notuję, Fabryczna i droga krajowa 32. Okay. Tak, to jest przy wlocie od strony Wschowy, jeżeli się leci drogą wojewódzką 302, dolatuje się do tego ronda. Jest to rondo turbinowe i bardzo dużym problemem jest dla kierowców poruszanie się po tym rondzie. Ja proponuję, żeby właściciel tego ronda, nie tylko umieszczając znaki kierunku jazdy przed wlotem na te rondo, czyli jeżeli są dwa pasy, zazwyczaj jest to do lewo skrętu albo do prawo skrętu i prosto i w zależności właśnie jak te pasy są namalowane, żeby te znaki poziome umieścić również na samym rondzie.
gdyż jazda w ogóle po tym rondzie naprawdę trzeba naprawdę mieć oczy wokół głowy. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że te błędy, które tam są robione przez kierowców, są to kierowcy głównie miejscowi, mieszkańcy Wolsztyna. Mhm. Ze środkowego pasa, który załóżmy, lecąc od strony Poznania, bo to się bardzo mocno można zauważyć, lecąc od strony Poznania w kierunku Zielonej Góry, mhm. pas prawy jest do jazdy prosto i do skrętu w prawo w ulicę Gajewskich, czyli wjazd do centrum, natomiast lewy pas służy do skrętu w lewo na 305 w stronę Schowy. Mhm. I niestety jest tak, że wielokrotnie na tym lewym pasie ustawiają się osoby i lecą prosto. Tam jest linia ciągła i niestety bardzo często można spotkać, w ogóle jest bardzo duże ryzyko spowodowania kolizji. Nie wiem, czy kierowcy nie są tego świadomi, dlatego ja uważam, że poruszając się po tym rondzie praktycznie codziennie po 2-3-4 razy, no wideoteka byłaby potężna, jeżeli chodzi o błędy, które kierowcy dopuszczają się. Moim zdaniem problem rozwiązałby teoretycznie w jakimś stopniu, w jakimś procencie, namalowanie znaków poziomych na już w środku, na samym rondzie, jeżeli chodzi o poruszanie się zaraz przed skrętem, prawda? Mm-hmm. Przed wykonaniem jakiegokolwiek manewru. To jest jeden z największych problemów, bo ja już nie zwracam uwagi na to, jak kierowcy zmieniają pas ruchu, poruszając się prawym pasem i chcąc skręcić na przykład w lewo czy jechać prosto, kompletnie nie używają kierunkowskazów. Uważają, że zmiana pasa ruchu dla nich to jest po prostu coś normalnego. To nie jest problem, że no przecież ja jadę tutaj w tą stronę, to ja przez po co mam zmieniać? Mhm. To jest kalectwo. Wielokrotnie było tak, że jak ja chcąc zmieniać pas, robię to dużo wcześniej i w tym momencie kierowca przede mną też, chwila, moment i zajeżdża drogę bez kierunkowskazu. Później pretensje, że ja używam klaksonu na niego, że ja na niego trąbię. No dobrze, człowieku, chcesz zmienić pas ruchu, włącz kierunkowskaz. To jest obowiązek przy zmianie pasu ruchu. Tak jest. I dla mnie po prostu problem polega na tym rondzie, żeby umieścić dodatkowe oznaczenia. Ja uważam, że zdecydowanie, bo ja się nie dziwię na przykład ludziom, którzy przyjeżdżają z zewnątrz. Wielokrotnie widać inne numery, bo to jest krajowa droga. Mhm. Więc ja widzę, że na przykład ktoś nagle się zatrzymał, bo nie wie co zrobić, bo chyba źle zajął ten pas ruchu, prawda? To jeszcze pół. No jeszcze jedzie, jak prawda? Jest ciągła linia, to już w ogóle. Tak, ale jak są to miejscowi kierowcy, mieszkańcy tego i on robi, bo on sobie chce skrócić drogę albo coś w tym stylu, no to dla mnie to jest po prostu żenada. Okej, czyli prośba o wymalowanie oznakowań poziomych na tym rondzie, co ma ułatwić kierowcom orientację, jak mają jechać. Bardzo serdecznie dziękuję. Rondo turbinowe, jak to pan słuchacz powiedział, to u nas troszkę podobna sytuacja jest na rondzie na Wolińskiej, na skrzyżowaniu z Wolińską. Też nie zawsze kierowcy wiedzą, który pas zająć, mimo to, że tam poziome oznakowanie jest jako żywo. I tym turbinowym tematem kończymy dzisiejsze wydanie tematu dla reportera. Z kolejnymi zapraszam jutro o 9.15. Miłego dnia. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.